Zabrzu. Do dyspozycji rowerzystów jest ponad 120 km ścieżek i tras rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych, a pozostałe odcinki są w trakcie budowy. Istniejące trasy prowadzą przeważnie przez tereny zielone i choć omijają większość głównych atrakcji turystycznych, to pokazują inne, zielone oblicze przemysłowego miasta. Dobra pogoda to okazja do tego, aby wsiąść na rower i przejechać się ścieżkami zabrzańskiego szlaku rowerowego. Sprawdźmy zatem, czy taka też będzie w weekend. W sobotę od rana niebo będzie bezchmurne. W ciągu dnia możemy spodziewać się temperatury w okolicach 25 stopni. Momentami może się lekko zachmurzyć, ale padać na pewno nie będzie. W nocy termometry wskażą już tylko 12 kresek. Niedziela będzie ostatnim przed nadejściem ochłodzenia ciepłym, a wręcz upalnym dniem. Słupki rtęci podskoczą nawet do 28 stopni. Wytchnienie dadzą chmury, które od rana będą pojawiać się na niebie. Podążając ścieżkami zabrzeńskiego szlaku rowerowego, można nieco oderwać się od miejskiego zgiełku i odpocząć na łonie natury. A przy pięknej, weekendowej pogodzie będzie to sama przyjemność.